12 października 1920 roku zapisał się w historii jako Dzień Proklamowania Litwy Środkowej. Formalnie był to niezależny organizm państwowy, ale nieformalnie państwo zależne od Polski, co zresztą przypieczętowane zostało kilkanaście miesięcy później przyłączeniem Litwy Środkowej do Rzeczpospolitej. Chyba powinniśmy zacząć od tego, że po I wojnie światowej bracia Litwini mieli takie same aspiracje do stworzenia własnego państwa jak i Polacy. Swoją niepodległość Republika Litewska ogłasza nawet nieco szybciej niż Polska, bo już 2 listopada 1918 roku. Ale problem w tym, że w swoich granicach Litwini chcą mieć Wilno, bez którego to nie widzi też polski Józef Piłsudski. Tak, oczywiście dla Litwinów kwestią priorytetową było to, żeby znalazła się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więc zakusy były bardzo duże, czyli oprócz Kowęńszczyzny to była także Wileńszczyzna, no i można powiedzieć, że dzisiejsza Białoruś, tak, tym, tym, tym tutaj naszym rozumowaniem. No, oczywiście rząd polski czy powiedzmy, no, politycy polscy, którzy. W tym momencie sięgali do granic pierwszej RP, do granic, właśnie, no, ta idea, to marzenie, żeby, wróciły, żeby wróciła Polska sprzed rozbiorów, no w jakiś sposób zaczęły kolidować, ale tutaj można powiedzieć, że granic państw czy tego obszaru nie można było Konkretyzować, dlatego, że były tutaj na tym terenie stacjonowały wojska okupacyjne, nie? tak zwany Oberost. Tak, tak, bo tutaj Niemcy zachowali swoje status quo. W każdym razie była to okupacja, która oczywiście w wyniku rozejmu, można powiedzieć, zawieszenia broni 11 listopada, czyli zakończenia wojny 11 listopada 1918 roku, pozwalała jeszcze stacjonować tym wojskom niemieckim na wschodzie. To ale to oczywiście było związane z tym, że już w tle było zagrożenie Rosją bolszewicką, więc no, te wojska niemieckie no, miały być w jakiś sposób tutaj wykorzystane, przynajmniej dla pewnego jakiegoś takiego powstrzymania. No ale i Polacy, i Litwini jednak żądali swojej niepodległości i chcieli, żeby te wojska niemieckie jak najszybciej się wycofywały. I oczywiście nie, nie było problemu żadnego, jeżeli chodzi o ogłoszenie niepodległości państwa litewskiego ze stolicą w Kownie. No, wynikało to między innymi też z tego, że część północna była w większości zamieszkana przez Litwinów. Polacy też co do tego obszaru żadnych pretensji nie rościli. I Uznawali niepodległość Litwy, jednak oczywiście traktowaliśmy Litwinów jakoś zawsze tak z góry, z czego oni nigdy nam tego nie mogą darować. No, określając te państwo też jako, jako Litwa Kowieńska, co generalnie z punktu litewskiego jest dość obraźliwe. Formalna nazwa to oczywiście Republika Litewska. No, ale kwestia sporna to było właśnie Wilno i Wileńszczyzna, do której pretensje rościli także Polacy i Litwini. Tylko w tym momencie Wileńszczyzna była pod okupacją niemiecką. I pierwsza próba zajęcia przez Polaków to jest grudzień 1918 roku. Wilno jest zajęte przez oddziały samoobrony. No, niestety nie trwało to długo. Ponieważ atak bolszewicki spowodował, że musieliśmy się wycofać. Wracamy do Wilna w kwietniu 1990 roku, już w momencie tej ofensywy na wschodzie w celu wyrzucenia armii bolszewickiej z terenów wschodnich Polski. Spory z Litwinami mamy przez cały czas, z czego przykładem choćby tak zwane powstanie sajnejskie. No tak, tutaj w, w, faktycznie, bo to już mamy 1919 rok, właśnie lato, i w tle oczywiście mamy przez cały czas konflikty związane przede wszystkim z ustanowieniem granicy, tak? bo tutaj mamy tą tymczasowość granicy, ta granica nie jest ustalona. Jest tak zwana linia Fosza, czyli powiedzmy pas demarkacyjny uznawany przez obie strony, ale generalnie rzecz biorąc no, ani jedna strona, ani druga z tego nie jest zadowolona. I tutaj faktycznie ten pas przebiega przez obszar Suwalszczyzny i w momencie, kiedy wojska niemieckie wycofują się właśnie z południowej Suwalszczyzny, bo musimy pamiętać, że tu po górze te suwalskie także znajduje się na Litwie, więc Tutaj formalnie, geograficznie mówimy o południowej części Suwalszczyzny i o Sejnach. I w tym momencie faktycznie wykorzystywane są poddziały samoobrony i 41. Pułk Piechoty, które przejmują, w momencie kiedy Niemcy się wycofują, właśnie przejmują obszar w Suwałk i Sejn. No jeśli spojrzymy na granicę Litwy, to na tzw. Litwie Kowieńskiej, ci Litwini stanowią ponad 80% ludności, ale dokładnie odwrotnie będzie w Wilnie. No tak, w Republice Litewskiej zamieszkiwało około 5% Polaków i właściwie taką sytuację mamy, jeżeli chodzi o Wilno, gdzie zamieszkiwało też około, właściwie nawet mniej, bo 2,6%, można powiedzieć, Litwinów zamieszkiwało Wilno. Tutaj akurat nasze roszczenia co do Wilna zdają się być jak najbardziej uzasadnione. Żadna opcja polityczna w Polsce nie wyobrażała sobie w tamtym okresie Polski bez Wilna, tylko była kwestia, jak to Wilno przejąć tak, granice państwa polskiego bezproblemowo. Dla Litwy kowieńskiej, Republiki Litewskiej, Wilno byłoby też najważniejszym ośrodkiem, zarówno przemysłowym, no i największym miastem, bo zdecydowanie większym przecież od Kowna. No i tutaj robią Litwini wszystko, żeby w posiadanie tego Wilna wejść. Pakt gotowi byli zawrzeć, no jeśli nie z diabłem, to przynajmniej z bolszewikami. Co się zresztą stało? Jeżeli chodzi o Litwinów, to, to, to właśnie można powiedzieć, że to była, to była główna idea Fix. Powrót do Wielkiej Litwy ze stolicą Wilnie. Tylko, że faktycznie ruchy, i to zresztą jest kwestia takiego. Historycznego podejścia, czy pragmatycznego podejścia? My, oczywiście, tutaj jako Polacy do wielu rzeczy podchodzimy historycznie i nieraz mamy do naszych sąs sąsiadów pretensje, ale rzeczywistość jest rzeczywistością, a demografia szczególnie jest no, taka, jaka jest. Oczywiście tutaj część Litwinów, powiedzmy o takim zacięciu narodowym, miała pretensje do swoich, do obywateli, powiedzmy, czy części obywateli, że no, doszło do polonizacji, tak, że tutaj faktycznie się spolonizowali. No, Zresztą, jeżeli mówimy o samym Piłsudskim, tak, no to nie wiadomo, gdzieś tam te korzenie litewskie miał. Zresztą trzeba też powiedzieć, że część powiedzmy inteligencji czy powiedzmy, polityków litewskich tamtego okresu no, także miało pochodzenie mieszane litewsko-polskie i jasno zdeklarowali się, że są, czy będą tworzyć państwo litewskie. A sytuacja, o której wspomniałem, to lipiec 1920 roku. No tak, tutaj faktycznie mamy sytuację, która. Przez cały czas jest nierozstrzygnięta. Zajęliśmy Wilno ponownie w 1919 roku, w kwietniu, ale sytuacja w 1920 roku jest zupełnie inna. Następuje ofensywa Armii Czerwonej. W tym momencie faktycznie musimy pójść na układy i na podstawie porozumienia, które zostaje podpisane w SPA w lipcu 1920 roku Wilno ma znaleźć się w granicach państwa litewskiego. Znaczy tutaj cała rzecz polegała na tym, że musieliśmy od wielu rzeczy odstąpić. No, dlaczego miała się znaleźć w granicach państwa litewskiego? Dlatego, że nasi sojusznicy oczywiście w cudzysłowie wymuszają na nas, czy próbują zmusić nas do rozmów ze stroną bolszewicką. Między innymi jednym z warunków jest to, że zgadzamy się na granicę państwa polskiego w tych Granicach do linii Kersona. Wszyscy wiemy o co chodzi, czyli to jest tak, tak zwana linia Bugu. Więc rząd grabskiego oczywiście zgadza się na te takie uwłaczające warunki podstaw rozpoczęcia rozmów. Oczywiście do nich nie dochodzi, ponieważ no, bitwa warszawska właściwie zmienia cały obszar, ale w tym czasie właściwie można powiedzieć, że w tle, w sporze właśnie z Polską, Litwa znalazła sprzymierzeńca w Rosji sowieckiej, która uznała. De facto 12 kwietnia 1920 roku niepodległość Litwy, a 12 lipca tego roku oba kraje zawarły traktat pokojowy, na mocy którego Litwa miała otrzymać Wilno, Grodno i Lidę. I to było na, na fali właśnie tej ofensywy sowieckiej, no bo ona się już wojska sowieckie się zbliżały. Dnia 13 lipca 1920 roku armia czerwona zajęła Wilno, które na mocy podpisanego traktatu Zostało przekazane Litwinom. I w tym momencie jesteśmy u wrót, czy u bram następnego konfliktu polsko-litewskiego. No i właśnie wywraca tę całą sytuację, tak zwany cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska. Już wkrótce ma być również sukces nad Niemnem. Natomiast faktycznie od połowy sierpnia 1920 roku po zwycięstwie nad Armią Czerwoną w Bitwie Warszawskiej. Sytuacja się zmieniła na korzyść polską. Głównym celem na tym obszarze to było właśnie doprowadzić przede wszystkim do wycofania wojsk litewskich za tą właśnie umowną linię Fosza, tak? czyli tą właśnie linię demarkacyjną. No, Oczywiście Litwini nie zamierzali się wycofywać, no bo groziłoby to im, że musieliby także opuścić Wilno. Uważali, że zajęte w lipcu podczas polskiego odwrotu ziemie południowej Suwalszczyzny należą do nich i tutaj doszło do walk, które miały miejsce, główne walki miały miejsce we wrześniu 1920 roku. Działania litewskie, rozpoczęte 2 września 1920 roku, można powiedzieć, że w pierwszej fazie rozwijały się pomyślnie. 3 września Litwini dotarli w rejon Augustowa, ale tutaj myśmy się zmobilizowali, wyparliśmy Litwinów i oddziały polskie 10 września ponownie. Osiągnęły linię Fosza, ale następnie kontrofesywa litewska, czyli tutaj możemy powiedzieć, że cały wrzesień to, to, toczą się walki, gdzie mm, Litwini, można powiedzieć, że angażują połowę swoich sił zbrojnych, ponieważ mają cztery dywizje. Tutaj zaangażowana w ten konflikt jest druga i trzecia dywizja piechoty, w sumie około 10 tysięcy żołnierzy, około 400 kawalerzystów, 28 dział i przechodzą właściwie do ataku, do natarcia na Sejny. Kawaleria polska została wyparta z Sejn. Rozpoczęto rokowania w końcu. Zakończenie tego. Konfliktu spowodowane było tym, że rozpoczęła się tzw. Operacja Niemeńska, której głównym celem było odrzucenie wojska Armii Czerwonej. Ta Operacja Niemeńska miała się toczyć głównie na tym obszarze właśnie wschodnim, mówiąc delikatnie, z lekkim obejściem Litwy. Piłsudskiemu chodziło o to, żeby tutaj w jakiś sposób nie zaogniać sytuacji i także, aby Litwom zadać jak najmniejsze straty. No w efekcie 22 września 1920 roku pierwsza Dywizja piechoty Legionów. Przełamała front litewski, nacierając od południa przez Zelwe i Giby, i opanowała Sejny. Tutaj faktycznie no, straty Litwinów były bardzo duże: stracili ponad 2000 żołnierzy, czy w większości oczywiście zostali oni wzięci do niewoli. Następuje zawieszenie broni, i słowa polska-litewska rozpoczęła rozmowy w Sejnach 30 września. No i właśnie chyba wtedy rodzi się ta koncepcja w głowie marszałka Józefa Piłsudskiego, ażeby podpowiedzieć bunt swojemu chyba zaufanemu człowiekowi generałowi. No więc faktycznie chodził mu po głowie pomysł, czy znaczy to już właściwie w sierpniu, na pewno w 100% już po wygranej bitwie warszawskiej, zajęcia Wilno przez oddziały, powiedzmy, mówiąc delikatnie, jeszcze w tamtym okresie niezależne, bo słowo bunt to jest właściwie coś, co przygnęło nieopatrznie w wyniku wypowiedzi generała Sikorskiego, ale to już powiedzmy, już, już w momencie, kiedy Żeligowski zajmuje Wilno. No właśnie ten Żeligowski, człowiek wywodzący się z Wileńszczyzny, Lucjan Żeligowski, ciekawa postać. Urodzony w 1865 roku, krótko po powstaniu styczniowym, jako syn zresztą powstańca, który to powstaniec razem z małżonką. Zostaje zesłany. Żeligowski wychowuje się u ciotki, żeby już wkrótce po maturze związać się z armią carską. No tak, tutaj my się zastanawiamy się wielokrotnie, że Polacy, którzy mieszkali w zaborach, czy austriackim, niemieckim, czy rosyjskim, no tak gremialnie zasilali armię, można powiedzieć, naszych zaborców. No to oczywiście mam na myśli korpus oficerski, głównie zawodowy. I tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o Rosję, no to tutaj mamy największą ilość oficerów, którzy są, znajdują się w armii carskiej. Oficerów, późniejszych generałów, zresztą bohaterów, chociażby nawet i roku 1905 w bitwie w rosyjsko-japońskiej. Z czego to wynika? No, to wynika z, chyba wynika z trzech powodów. Tak? No, po pierwsze, to pewnego szacunku, jednak mimo wszystko, Rosjan do polskiej smykałki chyba gdzieś tam wysanej w, w latach historii, powiedzmy, czy umiejętności dowodzenia i kierowania to jest jedna rzecz. Na druga rzecz oczywiście zawsze Polacy byli cenieni przez Rosjan, jako powiedzmy naród, który jeżeli chodzi o kwestie powiedzmy urzędnicze czy inne, to jednak wypełniał te obowiązki. Dobrze i tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o Rosję carską, można powiedzieć, to wkomponowali się w te państwo głównie właśnie w korpusie oficerskim i w korpusie technicznym. Generał Żeligowski, no, generałem już zostaje w czasie I wojny światowej, weteran wojny japońskiej. Wcześniej, później już związany z Korpusem Polskim w Armii Rosyjskiej, ale człowiek, który tym Polakiem nie przestaje być nie daje się zrusyfikować. Może właśnie to zjednało mu sympatię i wielkie zaufanie Józefa Piłsudskiego. A czy tak? No, oczywiście jest dowódcą czwartej dywizji szelców polskich, która powstaje w ramach pierwszego Korpusu Polskiego i na czele tej dywizji. W kwietniu 1919 roku powrócił przez Odessę, Besarabię do kraju, i tutaj, faktycznie, jeżeli chodzi o działania na froncie wschodnim przeciwko armii bolszewickiej, dowodzi 10. Dywizją Piechoty. I zresztą, ta 10. Dywizja Piechoty, można powiedzieć, jest w awangardzie działań, także właśnie pod Warszawą. I widząc powiedzmy w generale Żeligowskim dobrego dowódcę jednocześnie patriotę, który nie widzi Polski, bo jest Wilna czy Wileńszczyzny, proponuje mu przejęcie oddziałów, które zajęłyby Wilno. Trzeba pamiętać, że trzeba było przygotować te oddziały. Tutaj oczywiście mamy w tle toczone rozmowy w suwałkach, bo właśnie są negocjacje, tak, które są prowadzone, o których mówiłem. I delegacje, Polska i litewska podpisały 7 października umowę o wprowadzeniu zawieszenia broni oraz ustaliły właśnie nową linię demokracyjną. Między Polską a Litwą, to jest bardzo ważne. Nasza znaczy linia ta przebiega miała od granicy Prów Wschodnich, i tutaj praktycznie można powiedzieć, że to jest dzisiejsza linia granicy polsko-litewskiej, od ujścia Czarnej Hańcie, tam do Niemna, do Mereczanki, ale jednocześnie stwierdzono, że faktycznie, jeżeli chodzi o obszar Wileńszczyzny, to będzie kwestią dalszych rozmów, ale rozmów Pokojowych. I tutaj dwie strony na to się zgodziły. I to tutaj uwaga, co faktycznie można powiedzieć, że widać już w tym momencie, właśnie plan Józefa Piłsudskiego, który wkomponował tą konferencję w zajęcie Wilna. Dlaczego? Dlatego, że umowa niniejsza miała obowiązywać od godziny 12 10 października 1920 roku. Wiadomo, że umowa ta nie obowiązywała, dlatego że doszło właśnie do tego, że część właśnie tych oddziałów polskich wkroczyło właśnie tutaj w obszar Wileńszczyzny, bo faktycznie tutaj mówimy o 12 października, ale działania rozpoczęły się właśnie już 10 października. Jeżeli chodzi o oddziały, które miały w tym uczestniczyć, Józef Piłsudski myślał o tym już w sierpniu, a praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że o tym świadczy rozkaz o przegrupowaniu sił z 18 sierpnia 1920 roku i w tym rozkazie właśnie Piłsudski 19 Dywizji nakazał powrót do dawnej nazwy, czyli Dywizji Litewsko-Białoruskiej. I rozkazał ją przesunąć, znaczy mówiąc wycofał z frontu. Do tego jeszcze oczywiście 22 Dywizja ochotniczą oraz Pułk Ułanów. Pierwsza dywizja jest Białoruska znajduje się 6 października w okolicach właśnie Bienia Koni, Woronowa, czyli obok niedaleko Wilna. Łącznie była to grupa 14 tysięcy żołnierzy. I tutaj Piłsudski spotyka się z generałem Żeligowskim w nocy 7 na 8 października. Proponuje mu, żeby przejął dowództwo nad oddziałami, które będą zajmować Wilno. Tutaj można cytować, przyjął mnie w trzeba było zająć Wilno, wbrew opinii świata. To jest relacja generała Żeligowskiego, spisana odręcznie. Zaczęliśmy mówić o kwestii militarnej, jakie siły ja będę mieć. Dowiedziałam się, że to były małe, luźne oddziały liczące 1500 ludzi, jeden pułk wileński z małym składem liczebnym. To było stanowczo za mało. We mnie walczyły dwa prądy. Z jednej strony nie miałem zaufania do naszych poczynań. Czy ja mam przyjąć propozycję zgodzić się na ten najtrudniejszy zamach. Wahałem się, nie chciałem brać na siebie tak wielkiego zadania. Chciałem wyjaśnić, czy jest jeszcze inna możliwość militarna dla odebrania Wilna. Powiedziano, że nie. Jeżeli nie zajmiemy, zginie dla nas na zawsze. Zgodziłem się, czułem, że to wszystko zrobię, i że okres powojenny sprzyja na takie. Eksperymenty. I w tym momencie, jak to sam określa, wytargował całą pierwszą litewsko-białoruską dywizję i oddziały Kościołkowskiego. Przy czym trzeba przyznać, że oczywiście ta dywizja, ta, która stanowiła człon, składała się z tylko i wyłącznie mieszkańców Litwy i Białorusi, no to jest, jest nieprawdą. To była, była Dywizja Halerowska. Więc tutaj praktycznie rzecz biorąc, byli mieszkańcy, byli żołnierze właściwie z całej Polski nie tylko. Łączna grupa liczyła około 14 tysięcy żołnierzy, obok tego właśnie oddział ochotniczy. I tutaj, tuż przed wyruszeniem wojsk na Wilno, generał Żeligowski wysłał tajną depeszę do rok własny generała Sikorskiego, który był jego przełożony. Jak określa, wymówił posłuszeństwo. Postanowiłem z orężem w ręku. Prawo samostanowienia mieszkańców mojej ojczyzny bronić i objąłem dowództwo nad żołnierzami z tych ziem pochodzących. Nie mając możliwości postępowania wbrew własnemu sumieniu i w poczuciu obowiązku obywatelskiego, żalem zgłaszam zwolnienie z obowiązku służby i dowództwa grupy. Czyli faktycznie w tym momencie on, można powiedzieć, wypowiada posłuszeństwo dowódcy wraz ze swoimi żołnierzami i realizuje plan. Zajęcia Wilna i Wilejszczyzny. Akcja rozpoczęła się rankiem 8 października 1920 roku. Trzy kolumny wojsk dowodzonych przez generała Żeligowskiego ruszyły na Wilno. Oficerowie otrzymali polecenie, by wziętych do niewoli żołnierzy litewskich po rozbrojeniu puszczać wolno, tłumacząc, że Polacy nie dążą do prowadzenia wojny z Litwinami. Do pierwszego zetknięcia wymiany ognia doszło koło stacji Stasiły oraz przy przekroczeniu rzeki Maryczanki przez pierwszy batalion litewsko-białoruski. Tam, oczywiście nieopodal miasteczka Jaszuny, stacjonował czwarty pułk piechoty litewskiej. Doszło tam, właściwie można powiedzieć, właśnie w tym miejscu głównie, doszło do zaciekłej kilkugodzinnej walki, w wyniku której wojska żelgowskiego zajęły przeprawę przez rzekę. No 9 października oddziały rozpoczęły wczesnym rankiem swój marsz w kierunku Wilna. Oddziały litewskie próbowały się bronić, lecz zostały rozbite, i w tym momencie faktycznie Polacy mieli otwartą drogę do miasta. Samo Wilno można powiedzieć zostało zajęte bez walki. Po zajęciu Wilna stanęła konieczność utworzenia w nim nowej władzy. I 12 października 1920 roku Żeligowski wydał dekret, w którym ogłosił się naczelnym dowódcą wojsk Litwy Środkowej i jako władza z wieśnia. Proklamował państwowość Litwy Środkowej, określając jej terytorium. Od tego momentu, od 12 października, stosunki tego quasi-państwka, czyli Litwy Środkowej, z Litwą Kowieńską. Znajdowały się na stopie wojennej, no i trwały praktycznie rzecz biorąc do końca listopada, gdzie tam w wyniku rozmów faktycznie doszło do stabilizacji sytuacji, a cała kwestia Wilna i tego obszaru weszła na forum Ligi Narodów. Tutaj Polacy formalnie wystosowali skargę i Liga Narodów próbowała tą kwestię rozstrzygnąć, no niestety to się nie udało. Prowadzone negocjacje, stworzenia powiedzmy jakiegoś takiego systemu kantonalnego, jakiejś takiej dwuwładzy. Wilnie praktycznie rzecz biorąc nie odpowiadały ani polskiej, ani litewskiej stronie. No w konsekwencji wiemy, że znaczy Litwa Środkowa jako państwo za długo nie funkcjonowało. W momencie, kiedy został stworzony, czy powiedzmy wybrany parlament Litwy Środkowej, to praktycznie rzecz biorąc jego główną decyzją to była uchwała o przyłączeniu do Państwa Polskiego, które nastąpiło 18 kwietnia 1922 roku. A sprawa buntu generała Żeligowskiego trwała, można powiedzieć, do roku 1994, gdy w preambule traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy oba narody próbowały zamknąć kwestie sporne, stwierdzając, Wyrażając żal z powodu konfliktów między obydwu państwami po zakończeniu I wojny światowej, ubolewając z powodu tragedii i ogromu strat, jakie dotknęły nasze narody za sprawą systemów totalitarnych w XX wieku, uroczyście potwierdzając wzajemnie integralność, dziś i w przyszłości, swoich aktualnych terytoriów ze stolicami w Warszawie i Wilnie, niezależnie od procesu kształtowania się ich granic w przeszłości.